Witamy się jeszcze raz, bo właściwie to nie wiem, czy się przywitałam, bo czy nie. Bo same witania będą. Tak, ale nie wiem. A ty za każdym razem każde witanie zepsułeś. Pierwsze zepsułeś, bo powiedziałeś, że czy będzie nas słychać, jak zaczęłam coś gadać. Drugie, że przecież się już witałam. Ale to jeszcze nie nagrywałeś. Trzecie to jest. Nic w ogóle? Nic. A to zaczęłaś dopiero ze mną? To czemu się nie witasz? Hej, jestem Marta, to jest mój mąż. Najwspanialszy na świecie. Jedziemy do Warszawy. Uhu! No, jutro będziemy w pytaniu na śniadanie i dzisiaj byłam sama w domu i musiałam sobie wybrać ubranie. Okazało się, że nie mam się w co ubrać i na trasie znaleźliśmy galerię w Częstochowie. I jedziemy do galerii w Częstochowie, żeby kupić mi na jutro ubranie. No po prostu klepłabym się w czoło, gdyby nie botox. Mąż mi sam zaproponował, żebyśmy jechali i kupili mi coś ładnego. To by się za żonę nie wstydził w telewizjach. Bo poprzednio cię ubrałem, a teraz nie. Tak, poprzednio mnie ubrał, a tym razem wczoraj odnaliśmy temat. Dzisiaj zostałam z tym sama i jedziemy na zakupy. No. No. Życzę nam powodzenia, żebyśmy to szybko ogarnęli i jechali do hotelu. Może to będzie kebab. Głodny jest. Wałhan tam jest. Bierzesz się w Wałhanie? Nie. Nie. Mamy dość brudne okno. Ustawię ten parking, bo nie gdzie tu się wierzę na parking. Tam coś jest. Jezus, trzeba umyć to okno. Chodźmy ci kupić jakieś ubranie. Trzymaj się prawego pasa. Prawy pas. No to tu. No. Jak nic. Na Mokotów. Dobrze. Na Mokotów. No, zaraz będziemy w hotelu. Pokażę wam hotel. Metrów, trzymaj się lewego pasa. Wybaczcie, ale musimy się skupić, bo jesteśmy już trochę zmęczeni, a chcielibyśmy trafić tam za pierwszym razem. Dojechaliśmy. Też nie. 502. Przecież tu pisze 501. Jak byk. Ja już powinnam iść spać. Mamy dwa osobne łóżka. No co, wygadanie. Nie. Idę się zapytać. Idziesz? No przecież... Udało się zmienić udało się zmienić pokój, będę spała z Krzysiem. Dzień dobry, Martuś. Jak się pani dzisiaj czuje? Jak wrak człowiek. Wstaję. Ale chyba se pisz, że mi weźmiesz kordłę. Zostaw mi kordłę. Ej, zostaw mi kordłę. No. Ej, oddawaj. Wstawaj. Ja nie muszę. Ja nie muszę. Nie wiem, czy ona żyje, czy nie żyje. Żyje, to już jest masakra. Boję się, że zostanie mi ta marynarka na żelazku. Jak ci pomóc? Robisz sztuczne oddychanie? Też to wdychałem. Inhalację suszarką? Pani, od kiedy suszarka wciąga powietrze? My właśnie idziemy zapakować walizkę do auta, potem idziemy na śniadanie. Czas.
pierwszymi klientami. Jak się czujesz? Jestem zestresowana. Zestresowana? Czuję stres. Pani zawróci. Pan się zmieniła. Już miałam cię tam popchać. Grajmy go na kasetę. VHS. Kto pamięta kasetę VHS? To było piękne. Ale mi się chce pić. To jest kiełbasa. To jest kiełbasa. Cappuccino XXL. No. Widzę się w ekspresie. Najdziwniej położone pustaki. O co chodzi? Właśnie, mój mąż nigdy nie wie, że jest dla mnie niemiły. No nie, bo ja jestem zawsze miły, dlatego się dziwię, jak ty możesz coś negatywnie odbierać. Facet chyba trochę nie ogarnął, gdzie się zatrzymuje na tej siatce. A może to my nie ogarnęliśmy? Nie, chociaż nie, jest pas jak nic. Jest pas. Facet? Pas. Facet? Pas. My? Facet? Pas. Mistrzostwo nagrywania kadrów. To był szczyt tych umiejętności operatora, kamery. Mamy już nasze psinki u nas. Dolenius tęskniony, mały Dolenius. A tam Alitos, wielki, mały Alitos. To się żegnaj. No, więc jestem dumny z mojej żony. Poradziła sobie bardzo w TVP. Nie było źle. Doleniłoś go tylko stęsknił. Doleniłoś? Jak to doleniłoś? Buzi. Trawę. Może tam pogryź, tam taka duża rośnie. To ją ten, Alitoska jest za duża, żeby ją tak płucać i dalej nie wykorzystuje swoje gabaryty. Więc dowiozłem żony do domu. Wróciliśmy szczęśliwie, zaparkowaliśmy, weszliśmy do domu, naszego ukochanego domu. Tak, z naszymi psiuszami. Tak. I teraz się relaksujemy. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Dziękujemy za wszystko, za wszystkie. Dziękujemy za wszystkie miłe wiadomości, bo dostaliśmy ich równie dużo co poprzednim razem. Także całujemy was mocno i dziękujemy, że jesteście.